Witam Państwa serdecznie, Iwona Frankowska i zapraszam na najciekawsze wydarzenia mijającego tygodnia. Podczas burzliwej sesji Rady Miejskiej radni postanowili pozbyć się udziałów gminy Wałbrzych w przedsiębiorstwie energetyki cieplnej. Jak przebiegały obrady podczas ostatniej sesji, zobaczcie Państwo sami. Podczas sesji Rady Miejskiej najbardziej burzliwymi tematami były w zasadzie trzy punkty porządku obrad. Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemiej postanowił przedstawić radnym projekt uchwał, dzięki którym gmina Wałbrzych pozbyłaby się udziałów w trzech spółkach. Mowa o spółce Wałbrzyski Rynek Hurtowy, spółka Park Przemysłowy w Wałbrzychu oraz wzbudzająca największe emocje wśród radnych spółka PEC, czyli Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Wałbrzychu. My praktycznie zgodnie z umową spółki zdani jesteśmy na tego, jeśli chodzi o kupno naszych udziałów, na właściciela większościowego. Tak jest, jak Państwo widzicie, w Albie było przez kilka lat. Tak jest i w tym przypadku. Jeśli więc zarząd spółki, dostrzegając tą sytuację i wiedząc o tym, że my jednocześnie chcemy te pieniądze pozyskać, bo są nam potrzebne przez najbliższe lata do inwestycji miejskich, zaproponował taką ofertę, a ja ją skwapliwie chciałbym przyjąć, bo to jest jedyna szansa przez następne lata, żeby uzyskać to, co się budowało przez ostatnie naście lat, a może nawet kilkadziesiąt. Uważam, że to, co się dzieje dzisiaj, to jest rozpaczliwe poszukiwanie pieniędzy przez pana Szłomyja, który ma bardzo dużą wolę, chwała mu za to, żeby zrealizować bardzo wiele inwestycji, ale niestety nie ma na to pieniędzy i ostatecznie łapie się na to, że będziemy zbywać nasze udziały w spółkach. Jedynie garstka radnych była przeciw sprzedawaniu 30% udziałów w PEC-u przez gminę Wałbrzych. Głównie w tej sprawie głos zabierała Alicja Rosiak oraz Cezary Kuriata. Burzliwa dyskusja i znowu jestem rozczarowana tym, że tak naprawdę trzech, może czterech radnych zabiera głos w tej sprawie, ma wątpliwości, a tak na dobrą sprawę na szereg pytań, przynajmniej tych, których ja zadałam, nie uzyskałam pełnej odpowiedzi. Moje wątpliwości przede wszystkim dotyczą wyjścia czy umorzenia udziału w PEC-u, gdzie posiadamy 30% udziałów, dlatego że nikt mi dzisiaj nie odpowiedział tak naprawdę, czy my mamy wiedzę, jakie zyski, które były deponowane na kapitale zakładowym, przypadałyby gminie, jeśli by je przeliczyć na udział procentowy właśnie w tych zyskach, a wiadomo, nie były nam wypłacone jako dywidendy, tylko deponowane w kapitale. Jaki jest cel tak naprawdę tego umorzenia, poza tym, że mamy ten udział mniejszościowy? I po co wychodzić w sytuacji, kiedy dziś prezydent mówi, że ta firma, czy ta spółka będzie się bardziej rozwijać, bo narzuca to Unia Europejska, będzie pozyskiwała dodatkowe środki unijne, czyli nie z naszej kieszeni udziałowców, ani też mieszkańców, tylko generalnie rzecz biorąc z zewnątrz, co podniesie jej wartość spółki. I to oznacza, że w przyszłych latach nasze akcje tam będą miały na pewno znacząco większą wartość jak dzisiaj. Z kolei zdecydowana większość radnych obecnych na sali popierała pomysł Romana Szełemieja, argumentując to m.in. tak jak radny Dobrowolski. Nie będziemy mogli już oferować zamian za lojalność, za życzliwość, za jakieś tam inne zachowania, posady w Radzie Nadzorczej. Tam już nie będzie tej marszetki, którą do tej pory sobie rozdawaliśmy, ktokolwiek by nie sprawował władzy dla dużo. I chociaż z tego względu jestem za tym, żebyśmy wyszli ze wszystkiego, co tego typu zachowania może robić. Dziękuję. Opozycyjni radni zastanawiali się, dlaczego gmina chce pozbyć się udziału w spółce, do której nie dokłada nawet złotówki z budżetu gminy. Mówię, nie znam się na tym do końca, ale powiem, śmierdzi to i tyle. Dziękuję. Radna Rosiak przytaczała przykład spółki Alby, której udziałów również niedawno pozbyła się gmina Wałbrzych. Byliśmy niedawno Albę, dziś wzięliśmy za nią 6 milionów. Piotr Kuczkowski chciał ją zbyć, te udziały w 2007-2008 roku za 4, więc czas pokazuje, że im dłużej mamy te udziały, a te przedsiębiorstwa są dochodowe, bo one nie przynoszą strat, to lepiej się nie pozbywać, bo jak będzie krytyczny moment, no chyba, że mamy jakiś krytyczny moment, to wtedy zbycie takich udziałów czy ich umorzenie przyniesie nam naprawdę okoliczności takie dobrych pieniędzy. Ja po prostu wam się przyjść na... Używanie tych argumentów po to tylko,
żeby pokazać, że to jest decyzja dla gminy, może być niekorzystna, jest absolutnie nieusprawiedliwiona. Ja przypominam, że w negocjacjach z Aldą wartość oferowana przed rokiem była 3 miliony i zespół powołany przez prezydenta rekomendował nieprzyjmowanie tej oferty. Ta wycena po tych negocjacjach wynosiła dużo więcej, bo 7 i zespół rekomendował prezydentowi przyjęcie tego. Roman Szełemej kilkukrotnie podczas sesji przekonywał pozostałą garstkę radnych, którzy byli przeciw decyzji sprzedaży akcji spółki PEC. Proszę o podjęcie tej uchwały, ponieważ ona dla finansów gminy i dla przyszłości gminy stanowi jedyną, być może ostatnią szansę, żeby te pieniądze, które pozostały po tej prywatyzacji w 1998 roku, odzyskać, bo przez następne lata, panie radny, tej możliwości, jestem o tym przekonany, nie będzie. Efektem obrad sesji Rady Miejskiej było przegłosowanie przez radnych stosunkiem głosów 16-3, że gmina Wałbrzych pozbędzie się akcji wałbrzyskich spółek. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych, 3 osoby były przeciwne, zatem większością głosów Rada Miejska przyjmuje projekt uchwały. Starosta Wałbrzyski wręczył najzdolniejszym uczniom stypendia. Aż 73 tysiące złotych przeznaczył w tym roku powiat wałbrzyski na nagrody dla najzdolniejszych uczniów. W sumie listy gratulacyjne z rąk starosty odebrało 21 absolwentów i 37 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Najlepszych naszych uczniów, którzy zdobywają na ogólnopolskich olimpiadach, staramy się wyróżnić m.in. stypendiami. Oni promują nasze miasto, nasz powiat, region. Mam nadzieję, że będą miło wspominali szkoły, do których chodzili. Jeśli będą chcieli tylko swoją wiedzę zdobytą na studiach przekazywać później mieszkańcom naszego powiatu, ja będę bardzo szczęśliwy. Warunkiem uzyskania stypendium starosty wałbrzyskiego za wyniki w nauce było spełnienie przez ucznia przynajmniej jednego z trzech kryteriów. Pierwsze to uzyskanie w klasyfikacji rocznej średniej ocen co najmniej 5.0 i wzorowego zachowania. Drugie, uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej bądź konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim oraz w klasyfikacji rocznej otrzymanie średniej ocen co najmniej 4.0. Bądź też uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w dowolnej dziedzinie działalności twórczej na szczeblu co najmniej ogólnopolskim oraz otrzymanie w klasyfikacji rocznej średniej ocen co najmniej 4.0. Dlaczego zawodnicy, na przykład sportowcy, startują w igrzyskach olimpijskich? Odpowiedź jest prosta. Po to, aby wygrać. Inaczej zawody nie miałyby sensu. My również stanęliśmy w szranki z własnymi słabościami, barierami, niewiarą we własne siły po to, aby je zwyciężyć i wyjść z potyczek z dumnie podniesioną głową, aby popatrzeć sobie w oczy i powiedzieć, potrafię. Każdy z uczniów otrzymał stypendium w wysokości 1260 zł, wypłacane w trzech transzach po 420 zł. Łącznie kwota, jaką powiat wałbrzyski przyznał na wypłatę stypendiów, to ponad 73 tysiące złotych. Uroczyste wręczenie stypendiów poprzedzone było spektaklem w wykonaniu uczniów z pierwszego LO, adaptacją sztuki Aleksandra Fredry, pierwsza lepsza, czyli sztuka zbawienna. Pierwszą, którą spotkam, biorę za żonę. Więc wszystkie twoje słowa w tej mierze stracone, mój drogi. Ale co za myśl? Z koni. Nudzę się. Chcę się ożywić. Wskrzesić słowem. Chcę się żenić. No i przez radę, rozsądek, słabość, punkt honoru. No nie mogę się odważyć uczynić wyboru. Ta przyjemna, powabna, ale na to głowa. Ta znowu zimna, mądra, no, tylko siebie kocha. Ta zaś ma wszystko niebieskie, lecz majątku nie ma. Jeden z wałbrzyskich radnych postanowił zapaść w oryginalny sposób w pamięci i jednorazowo przedstawił w biurze rady ponad 100 interpelacji. Ponad 120 interpelacji złożonych w przeciągu zaledwie kilku minut to najprawdopodobniej jeden z najwyższych wyników, jaki kiedykolwiek radny złożył w Polsce w ciągu jednego dnia. Takim rezultatem może pochwalić się wałbrzyski radny Ryszard Nowak. Taka i proszę postępowanie. Radny Nowak tym razem skupił się głównie na dzielnicy Sobięcin, twierdząc, że większość budynków na tej dzielnicy nie była remontowana od czasów II wojny światowej. Szala goryczy w dniu dzisiejszym się już przelała. W dniu dzisiejszym do biura rady złożyłem 120 interpelacji dotyczącej remontu starej substancji. To chodzi mi konkretnie o budynki.
o dzielnicę Sobięcin, Biały Kamień, Podgórze, Nowe Miasto. Od kilku lat staram się nieustannie, monitorując do pana Piotra Kluczkowskiego, do pana Romana Szelmeja, aby zająć się w końcu rewitalizacją naszych starych dzielnic. I jak na dzień dzisiejszy wszystko tak spełzło na niczym. Dlatego stąd moja ta determinacja i właśnie te 120 interpelacji złożyłem. Może ktoś się pochyli. Chciałem, aby ta rewitalizacja w roku 2013 rozpoczęła się od dzielnicy Sobięcin. Interpelacje w sprawie poprawy struktury miejskich budynków składane były przez radnych wielokrotnie, a stan kamienic, jaki jest, nikomu ze starych dzielnic miasta nie trzeba przedstawiać. Budynki nie są remontowane od wojny. Źródło finansowania wskazałem sprzedaż udziałów z Alby niemieckiej firmie, to będzie około 6 milionów złotych i tu można by było z tych pieniążków właśnie pokryć remont budynków, które są w opłakanym stanie. Dlatego gorąco wierzę, bo mieszkańcy wierzą, że pan prezydent dokona tego i zacznie od Sobięcina remont tych budynków. Po prostu budynki odrapane, stare, nikt o to nie dba. Doraźne interwencje przez BOK Sobięcin to jest naprawienie rury, klatki schodowej czy poręczy, ale to jest za mało, żeby ratować tą starą substancję. Interpelacja to jedno z podstawowych narzędzi radnego jako przedstawiciela społeczności lokalnej, ale... Co dają interpelacje? Jaki skutek jest tych interpelacji? Bo są składane przez cały czas, no ale czy jest odzwierciedlenie tego w fakcie? Są składane interpelacje od roku 2002, usilnie prosząc, błagając nieraz pana Kruczkowskiego czy pana Romana Szelmeja. W roku budżetowym nie ma pieniążków, zaplanujemy to na rok kolejny i teraz będzie znów kolejny rok 2013. Wierzę, że ta trzynastka będzie szczęśliwa i ta rewitalizacja od Sobięcina się zacznie i mieszkańcy będą zadowoleni. Zagadką jest to, że większość takich interpelacji nie ma żadnego skutku. Jest to raczej tylko i wyłącznie wołanie o pomoc. Tyle, że w inny sposób, bo co się dzieje z interpelacją, która trafia do Biura Obsługi Miejskiej? Dalszy los takiej interpelacji jak wygląda? Dalszy los takiej interpelacji wygląda tak, że ona jest tutaj monitorowane w Biurze Rady, później idzie na poszczególne działy, jest to wkładane do teczki i powraca się, prawda, do tej interpelacji, o ile pan prezydent zechce, prawda, powrócić i skorzystać z mojej propozycji, bo ja tu służę swoją pomocą jako społecznik, mieszkaniec, bo troszczę się o tą naszą starą substancję. Piaskowa Góra czy Podzamcze budynki mają przepiękne, a w tych starych dzielnicach jest mi po prostu przykro i smutno, że tak jest. Te interpelacje dają to, panie redaktorze, szanowni państwo, że ponaglam swoje pisma co roku, co pół roku, aż do skutku, kiedy ujrzę, że w budżecie są zapisane remont dzielnic starych, starej substancji. Po to jest radny, został wybrany przez społeczeństwo, aby te problemy ich przekładać właśnie w Urzędzie Miejskim na ręce pana prezydenta. Czy stare dzielnice doczekają się remontów przynajmniej w takiej ilości jak dwie wałbrzyskie dzielnice Podzamcze i Piaskowa Góra? Być może, ale prawdopodobieństwo jest znikome. Bezpłatne sprawdzenie poziomu cukru, atrakcje dla najmłodszych oraz niecodzienny mecz piłki nożnej. A wszystko to podczas festynu w ramach obchodów akcji Hospicjum to też życie. Wydarzenie, które promować ma ideę przyświecającą w wałbrzyskiej placówce, odbędzie się w niedzielę 30 września na stadionie w dzielnicy Piaskowa Góra. Hospicjum stacjonarne imienia Jana Pawła II to ośrodek opiekujący się osobami w terminalnych fazach swojej choroby. Z racji wykonywanej przez placówkę misji kojarzy się ono z miejscem o ponurej atmosferze. Kampania społeczna Hospicjum to też życie przybliżyć ma ideę ośrodka. W tym roku akcja przebiega pod hasłem właściwa komunikacja pomiędzy personelem a chorym. Jeśli ta komunikacja jest nieprawidłowa, to występuje cały szereg zakłóceń. Przede wszystkim zarówno po stronie chorego, jak i jego rodziny, takie niezrozumienie, taka próba walki ze wszystkim, tak i po stronie personelu. Mianowicie następuje wtedy wypalenie zawodowe i tego typu problemy się rodzą. To chyba na tym polega jakby tłumaczenie, na czym tłumaczenie istoty godnego umierania, czyli umierania takiego, że zarówno umierający ma poczucie, że spełnił się i spełnił się we wszystkich aspektach swojego życia i pozostawia po sobie pewną spuściznę, jak i tych, którzy wokół tej śmierci są, że odchodzi człowiek, który jakby zakończył pewien etap.
Z okazji inauguracji kampanii społecznej Hospicjum to też życie odbędzie się festyn dla mieszkańców miasta. Podczas tego wydarzenia będą miały miejsce występy, konkursy dla dzieci, degustacje domowych wypieków, loterie, a także przejażdżki bryczkami. Rozegrany zostanie również specjalny mecz piłkarski pomiędzy pracownikami hospicjum a funkcjonariuszami wałbrzyskiej policji. Zorganizowanie meczu powoduje, że musi być to impreza otwarta na powietrzu. Angażuje się to większą ilość osób, a poza tym można wokół tego zbudować dodatkowe imprezy towarzyszące, dzięki czemu większa część społeczeństwa, mieszkańców Wałbrzycha, może się zapoznać z ideą tak naprawdę hospicjum. Do czego ono jest stworzone, w jakich przypadkach pomaga i kto tam pracuje. My mamy być tylko, bym powiedział, instrumentem w propagowaniu idei hospicyjnej. Akcja Hospicjum to też życie już w niedzielę 30 września na stadionie przy ulicy Kusocińskiego. Rozpoczęcie festynu planowane jest na godzinę 10. Zajęcia wyrównawcze, staże, praktyki, targi, kursy czy wycieczki zawodoznawcze to tylko wycinek działań w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku. Ponad 100 milionów złotych pochodzących ze środków Unii Europejskiej uzdrowić ma sferę szkolnictwa traktowaną przez wiele lat po macoszemu. Tysiące godzin zajęć z kompetencji kluczowych, setki wyjazdów do specjalistycznych zakładów pracy oraz rzesze uczniów, którzy wzięli udział w stażach i praktykach. Podsumowano kolejną fazę projektu Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku po rozpoczęciu nowego roku szkolnego. Jest on istotnie i bardzo rzetelnie nakierowany na dobro uczniów. Na ich pełny rozwój w zakresie rozmaitych kompetencji czy różnorodnych kompetencji. I na pewno jest on dla nich szansą sprawdzania się na etapie jeszcze edukacji zawodowej, ale już z myśleniem konkretnym na rynek pracy, który jak wiemy jest chimeryczny, jest zmienny. Można by rzec, że często wręcz nieprzewidywalny. Był moment takiego zahamowania wśród nauczycieli, obaw, wątpliwości, ojej, a dojazdy, a autobusy, a nie zostaną, a nie przyjdą. Tymczasem okazuje się, że w wielu szkołach zajęcia są w soboty i dzieciaki przyjeżdżają, chcą wiedzieć więcej, chcą lepiej zdać egzamin, chcą podejść do egzaminu, chcą lepiej zdać maturę, bo ich przedmioty, te ogólne też w ramach projektu są realizowane. Projekt skierowany jest do szkół zawodowych i technicznych z całego województwa. Obejmuje swoimi działaniami m.in. takie kierunki kształcenia jak turystyka, elektromechanika czy informatyka. Cały pakiet zajęć dodatkowych, wycieczek do zakładów pracy, spotkań i staży u potencjalnych pracodawców sprawia, że młodzież chętnie uczestniczy w realizacji projektu. Bardzo ciekawą formą są wyjazdy zarówno na uczelnie, gdzie mogą się zapoznać z tym, co się tam dzieje, z nowoczesnymi pracowniami, wycieczki zawodoznawcze do centrów kształcenia zawodowego, gdzie również mogą poznawać, prowadzić zajęcia w pracowniach bardzo dobrze wyposażonych, lepiej niż w szkole, poznawać nowe, ciekawe zajęcia, umiejętności zdobywać. Praktyka, jaką odbywają uczniowie szkół zawodowych i technicznych oraz dodatkowe godziny zajęć wyrównawczych sprawiają, że można oszacować już wymierne efekty tego działania. Przełożyło się to przede wszystkim na znaczną poprawę zdawalności egzaminu maturalnego, ale również zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Zwiększyło to również motywację do tego, żeby planować swoją ścieżkę rozwoju zawodowego, więc świadomość takiego samorozwoju znacznie się podniosła. Całe działanie realizowane jest przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego, Wydział Edukacji i Nauki oraz Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu. Projekt rozpoczął się w styczniu 2011 roku, a jego zakończenie planowane jest na wrzesień 2014 roku. Skończył się sezon urlopowy. Rodzice wrócili do pracy, a dzieci do szkół i przedszkoli. Pełne ręce roboty mają również opiekunki maluchów, które od niedawna mają większe możliwości podjęcia legalnego zatrudnienia. Wszystko za sprawą ustawy, dzięki której to państwo zapłaci składki za ubezpieczenie społeczne niani. W regionie wałbrzyskim z tego rozwiązania skorzystało na razie blisko 140 osób. Nianie pracowały i pracują w dalszym ciągu, tylko że do tej pory pracowały nielegalnie w szarej strefie. W tej chwili mogą to robić legalnie w oparciu o umowę o pracę, razem z odprowadzaniem składek na ubezpieczenia społeczne, a to odprowadzenie składek uprawnia je do pobierania świadczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Taką nianią może być każdy bez względu na wiek, mogą to być osoby młode, mogą to być osoby starsze, nie ma żadnego znaczenia.
Rodzice, którzy chcieliby zatrudnić opiekunkę, powinni zawrzeć tak zwaną umowę uaktywniającą, określającą czas, miejsce, obowiązki i wysokość wynagrodzenia niani. Zatrudniający pobrać musi również niezbędne dokumenty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, określające go jako płatnika składek, a opiekunkę jako ubezpieczoną. Od niedawna, od czerwca tego roku, jest to jeszcze łatwiejsze, dlatego że wszystkie formalności rodzice chcące zatrudnić legalnie nianie mogą załatwić przez internet. Umożliwia to platforma usług elektronicznych ZUS oraz jej najważniejsza część, czyli nowy portal informacyjny. Co najważniejsze jednak, składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne pokryje sam ZUS z budżetu państwa. Jedyny warunek to nieprzekroczenie płacy minimalnej, która obecnie wynosi 1386 zł brutto. Jeżeli wynagrodzenie to będzie większe, to zatrudniający pokryje składki od kwoty, o którą pensja przekracza minimalne wynagrodzenie. Rodzice, którzy będą mieli jakiekolwiek problemy ze zgłoszeniem czy rozliczeniem składek za nianią, mogą zwrócić się do pracowników ZUS, którzy pomogą wypełnić niezbędne formularze. Więcej informacji można znaleźć również na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pasaż gdański łączący Plac Magistracki z Wałbrzyskim Rynkiem został po gruntownym remoncie otwarty i ponownie włączony do ruchu. Zakończone zostało zadanie inwestycyjne w ramach rewitalizacji Śródmieścia. Mowa o przestrzeni publicznej określanej nazwą Pasaż Gdański. Choć remont ulicy Gdańskiej zakończono już jakiś czas temu, to do teraz wjazd blokowały stalowe bramki. Teraz zostały one ściągnięte i oficjalnie została otwarta jedna z najładniejszych ulic Śródmieścia. Koszt naprawy, przebudowy ulicy Gdańskiej wraz z infrastrukturą podziemną, w stylizacji właściwie zgodnie z pierwowzorem sprzed kilkudziesięciu lat przekroczył 1 000 000 zł. W ramach projektu przewidziano przebudowę ulicy Gdańskiej na pasaż śródmiejski. Pasaż jest przeznaczony dla ruchu pieszego z dopuszczeniem przejazdu pojazdów zaopatrzeniowych i ratowniczych. Przestrzeń pasażu zostanie wykorzystana pod ogródki gastronomiczne sąsiednich lokali z zachowaniem szerokości przejazdu awaryjnego. Nie doszło do skutku planowane pokrycie ulicy przeźroczystym zadaszeniem, ponieważ m.in. mieszkańcy tej ulicy nie wyrazili na to zgody. Inwestycja i renowacja nawierzchni brukowej trwała 5 miesięcy. Wykonane zostały również nowe lampy mocowane do ścian budynków oraz zmodernizowana została istniejąca kanalizacja deszczowa. Ważne jest to i chciałbym na to zwrócić szczególną uwagę, na odbudowę ciągów pieszych, ułatwienie ruchu dla pieszych, rowerzystów. Zwracam uwagę na niskie wyprofilowanie granitowych krawężników przy ciągach pieszych, co oznacza, że przygotowujemy się do całego programu zmian, poważnych zmian w ruchu w Śródmieściu Wałbrzycha. Jak twierdzi Roman Szołomej, inwestycji tego typu będzie w Wałbrzychu przybywało, a na chwilę obecną władze miasta przygotowują się do wprowadzenia zmian i zakazów w ruchu pojazdów na terenie Śródmieścia. Siedem drużyn złożonych z młodych zawodników stanęło w szranki w turnieju piłkarskim w Głuszycy. Na boisku Orlik zorganizowano zawody, które miały na celu odkrycie nowych talentów w tej dziedzinie sportu. Pomimo deszczowej aury, determinacja maluchów sprawiła, że atmosfera na murawie była bardzo gorąca. Zawody zostały zorganizowane przez klub MKS Włókniarz Głuszyca z pomocą Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Wałbrzychu. Do rywalizacji na boisku typu Orlik przystąpiły drużyny złożone z zawodników 8-letnich oraz młodszych. Ten turniej dzisiejszy jest rozgrywany w systemem 6+1, czyli 6 zawodników polu, 1 bramkarz. To są dzieci z rocznika 2004 i młodsi. Też ten turniej jest koordynowany przez OZPN Wałbrzych, ponieważ oni też tam rozpisali cykl turnieju przez całe 2 miesiące dla różnych grup. Nam się udało wstrzelić w ten termin. Organizatorom udało się pozyskać również dodatkowe fundusze z programu małych grantów. Dofinansowanie pomogło w utworzeniu szkółki piłkarskiej, która z paru zawodników rozrosła się już do prawie 50 młodych fanatyków piłki nożnej. W ten sposób władze klubu poszukiwać chcą talentów, które później uprawiać będą tę dyscyplinę zawodowo. A strzelisz dzisiaj bramkę? Tak? A ile strzelisz bramek? Pokaż panu, ile strzelisz bramek dzisiaj? Pokaż. 4 bramki, czyli musimy iść chyba na boisko. Lubię bronić, a teraz gram na obronie. No na razie idzie nam dobrze, bo wygraliśmy w pierwszym meczu 2-0. Gospodarze z MKS-u Włókniarz byli tego dnia bardzo gościnni dla swoich rywali. Po paru godzinnych rozgrywkach najlepsza okazała się młodzieżowa drużyna Górnika Wałbrzych. Tuż za nią uplasowali się zawodnicy z Orlika Kłodzko oraz Górnika Nowe Miasto.
Trzecioligowa piłkarska drużyna dziewcząt Wiktoria Aglomeracja Wałbrzyska uległa drużynie AZS-2 Wrocław w ligowym meczu. Zawodniczki zespołu Wiktoria Aglomeracja Wałbrzyska ostatnie mecze nie będą wspominać dobrze. W trzeciej kolejce trzeciej ligi kobiecej uległy na wyjeździe 0-10 z AZS-2 Wrocław, w którym to zespole występowały reprezentantki Polski. A gra samych zawodniczek z Wałbrzycha od samego początku nie wyglądała dobrze. Już w pierwszej połowie wałbrzyszanki straciły 6 bramek, co świadczy o jakości, jaki prezentował zespół Wiktorii. Druga połowa okazała się nieco lepsza w wykonaniu Wiktorii, jednak kolejne 4 stracone bramki pokazują, że zawodniczki niestety wpadły w zniżkę formy, która teraz daje o sobie znać. Warto dodać, iż w samym spotkaniu w drużynie z Wałbrzycha nie mogło wystąpić aż 6 zawodniczek z podstawowego składu. Zatem trener dał szansę pokazać się piłkarkom, które nie występują za często. Jednak on, jak i inni członkowie zespołu, myśląc, że rezerwowe skorzystają z okazji, aby pokazać się z najlepszej strony oraz powalczą o podstawową jedenastkę, niestety się mylili, ponieważ gra i w tym wypadku nie wyglądała za dobrze. Zespół gospodarzy w tym meczu nie pokazywał znacznie wyższego poziomu w porównaniu do zespołu Wiktorii. Jednak AZS potrafił wykończyć swoje akcje, które najczęściej rozpoczynały się od przejęcia piłki po błędzie zespołu gości. To wystarczyło, aby wygrać z zespołem z Wałbrzycha i umocnić się na fotelu lidera trzeciej ligi kobiecej. Można powiedzieć tak, wynik dość wysoki. Chociaż powiem szczerze, nie tutaj w przygotowaniu dziewczyn nie zwracam na to uwagę, bardziej zwracam uwagę na grę i wydaje mi się, że dzisiaj była ona na pewno lepsza niż 2 tygodnie temu w Jeleniej Górze. No i cieszy mnie ten progres, że dziewczyny się zgrywają, że gra wygląda o wiele lepiej niż ostatnio i tak myślę, z meczu na mecz będziemy podnosić te swoje umiejętności. A tak jak mówię, bramek nawet nie liczyłem, bo to jest taka dla mnie rzecz mniej istotna. Te dziewczyny się uczą, one mają grać w piłkę, a mówię, mają realizować pewne zadania podczas meczu. Ja im te zadania określam, a później po prostu je z tego rozliczam, więc mówię, wynik jest jaki jest, cieszy się zwycięstwo, wiadomo, strzeliśmy troszeczkę bramek. No i można być zadowolonym ogólnie. Ale udało się zastosować te wszystkie akcje, które trenujecie na treningach, bo w przeciwnej drużynie, ja akurat byłem na kilku treningach, zupełnie co innego jest na treningu niż na meczu. Tu u Was chyba jest odwrotnie. Można, tak, dokładnie. No ja staram się, to co robimy na meczu, pracowaliśmy przez cały tydzień, wiedzieliśmy, spodziewałem się, że mecz z Wałbrzychem nie będzie łatwy, choć można powiedzieć, że każdy, kto nie oglądał tego spotkania, mógłby powiedzieć o 10 do 0, to dziewczyny przeciwniczki stały, a tak nie było. Tak, było wiele takich sytuacji, które trenujemy na co dzień od dłuższego czasu, po prostu zwracamy na to uwagę. Trenowaliśmy to też na obozie przed przygotowawczym. No i myślę, że tutaj będziemy wprowadzać coraz to nowsze rzeczy. Myślę, że dziewczyny szybko łapią i starają się to realizować. Nie ma czegoś takiego, że co innego trenujemy, a co innego chcemy później grać w meczu, bo to wiadomo. Jeżeli chcę wymagać od drużyny, to muszę to samo robić na treningach, a później dopiero wymagać na meczu, na spotkaniu ligowym. Mecz poza czysto piłkarską akcją okazał się pechowy dla zespołu Wiktorii. W drugiej połowie spotkania za faul czerwoną kartką ukarana została Agnieszka Oroń. Jednak to nie wszystko. Ponownych kontuzji doznały dwie podstawowe zawodniczki zespołu, Emilia Dolata oraz Marta Bedra. Warto wspomnieć o niezbyt dobrym sędziowaniu w tym meczu. Zastanawia również fakt, dlaczego była pani trener zespołu AZS-2 Wrocław sędziowała to spotkanie. Zespół Wiktorii Aglomeracji Wałbrzyskiej czeka teraz 2-tygodniowa pauza w grze, którą zawodniczki powinny jak najlepiej wykorzystać na regenerację oraz dobry trening, aby wrócić do gry w jak najlepszym stylu. Okazja do tego, aby pokazać się z jak najlepszej strony, to mecz 4. kolejki z Dragonem Mieszkowice. Natomiast drugoligowy Górnik Wałbrzych zremisował z drużyną z Polkowic 0-0. 0-0. Takim wynikiem zakończyło się spotkanie 9. kolejki trzeciej ligi Grupy Zachodniej pomiędzy Górnikiem Wałbrzych a KS Polkowice. Mecz zapowiadał się ciekawie. Zespół z Wałbrzycha ostatnie 3 spotkania wygrał i wszyscy byli pewni, że Wałbrzyszanie wywalczą u siebie kolejne 3 punkty. Jednak KS Polkowice to trudny rywal, dobrze grający w defensywie, co udowodnili w sobotę, nie tracąc bramki. Spotkanie nie należało do ciekawych, lecz dobrze się zapowiadało, bowiem już w drugiej minucie spotkania groźną akcję wykończoną strzałem przeprowadzili górnicy z Wałbrzycha. Jednak bramkarz gości stał na posterunku i wybił piłkę na rzut rożny. W 25. minucie Morawski niebezpiecznie uderzał z rzutu wolnego, ale dobrze spisujący się od początku spotkania bramkarz z Polkowic dobrą interwencją nie pozwolił, aby jego drużyna straciła gola. Druga część pierwszej połowy należała do zespołu gości, którzy przeprowadzili kilka składnych akcji i mogły one przynieść prowadzenie w meczu. Tym razem na wysokości zadania stanął bramkarz z Wałbrzycha, wybijając groźny strzał na rzut rożny.
Przy drugiej okazji szczęście pomogło Wałbrzyszanom, bowiem strzał głową oddany przez napastnika gości minimalnie przeleciał nad poprzeczką Jaroszewskiego. Druga połowa przyniosła więcej akcji na strzelenie gola. Pierwsza w 53 minucie, kiedy zespół z Polkowic po składnej akcji i niezłym wykończeniu nie potrafił umieścić piłki w siatce. Przy obronie tego strzału trzeba pochwalić bramkarza Górnika, który piłkę po strzele głową z największym trudem przeniósł nad poprzeczką. W kolejnych 20 minutach groźnie atakowali gospodarze. Najpierw próbował Zinkę, a jego strzał był nieco za słaby. Po jego próbie mocnym uderzeniem popisał się Michalak, lecz i jego strzał wybronił Kazimierczak. Ostatnie 10 minut spotkania to atak gości na bramkę Górnika, jednak poza stałymi fragmentami gry zespół z Polkowic nie potrafił przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść. W ostatniej godnej uwagi akcji aktywny w sobotnim spotkaniu Zinkę nie potrafił wykorzystać sytuacji sam na sam z Kazimierczakiem i wynik spotkania nie uległ zmianie. Mecz dla obydwu drużyn był dość trudny. Drużyny prezentowały podobny poziom, zatem remis wydaje się być sprawiedliwym rezultatem. Jednak dla zespołu z Polkowic wynik 0-0 nie jest korzystny, bowiem już przed meczem zajmowali niezbyt dobre 11 miejsce. A teraz w tabeli po 9 kolejkach spadli o jeszcze jedno oczko, przesuwając się na 12. Górnik Wałbrzych w ostatnich 4 meczach wywalczył aż 10 punktów, przesuwając się nieco do góry tabeli. Aktualnie górnicy zajmują dobre, bezpieczne 9 miejsce w lidze. Jednak gdyby wykorzystali chociaż jedną sytuację, mogliby się przesunąć nawet na 5 lokatę. Lecz niestety tak się nie stało. Jeśli gra Wałbrzyszan w pierwszej połowie była dobra, to niestety druga nie należała do udanych i pozostawiała po sobie wiele do życzenia. Z perspektywy chyba to nie było wielkie widowisko, ani z jednej, ani z drugiej strony. Pierwsza połowa jeszcze jest w miarę taka poukładana z jednej, z drugiej strony, a druga połowa to już jest taka, że chyba i my, i Wałbrzych raz z jednej strony na drugą stronę, tak to wyglądało bynajmniej z mojej perspektywy. Plus tego meczu nie straciliśmy w drugim kolejnym meczu bramki. Zagraliśmy na zero, zdobyliśmy punkt na wyjeździe w Wałbrzychu, gdzie na pewno teren jest zawsze ciężki. Z tego się cieszymy. Zawodnicy z Wałbrzycha skarżyli się po meczu z KS Polkowice na zmęczenie, przez co granie wyglądała tak, jak trener mógłby od nich wymagać. Liga jest taka, że jak się zdrowia nie odda, w tej lidze nie wybiega się, a do tego na końcu dołożyć swoje umiejętności, to punktów nie ma co szukać. Dlatego tego oczekujemy, że za każdym razem oddamy dużo zdrówka, a umiejętności muszą być ku temu takie, żeby te mecze wygrywać. Był dla nas ciężki mecz, pierwsza połowa też nie wyglądała dobrze. Dzisiaj zagraliśmy kolejny mecz w serii tych co 3 dni. Nawarstwiło się zmęczenie w naszych nogach. No i dzisiaj zremisowaliśmy z ciężkim przeciwnikiem, który bardzo dobrze dzisiaj wyglądał i trzeba szanować ten punkt, co jest. Nie straciliśmy bramki, dopisaliśmy do swojego dorobku kolejny punkt i z tego trzeba się cieszyć. No, nasza gra pozostawiała wiele do życzenia, ale tak w życiu sportowca bywa, że nie zawsze się wygrywa, nie zawsze wszystko wychodzi tak, jakby się chciało. Mamy dużo do poprawki i musimy teraz odpocząć i przygotować się na grudziąc, na czwartek. Jeśli chodzi o grę drużyny z Polkowic, myślę, że na naszym tle dzisiaj wyglądali dużo lepiej, byli drużyną lepiej grającą w piłkę. Myślę, że dzisiaj zagraliśmy słabsze spotkanie i na tle Polkowic wyglądaliśmy mizernie. Biorę też pod uwagę to, że ten okres czasowy jest krótki na regenerację i w poprzednich spotkaniach dużo daliśmy, żeby przechylić te mecze na swoją korzyść. Dzisiaj było widać właśnie, że nastąpił kryzys. Nie było to, co bym chciał, żebyśmy zagrali. A jeżeli nie można wygrać, trzeba zremisować. I to z tego się cieszę, bo myślę, że w konfrontacji dzisiejszej ten punkt jest dla nas dobry. Bo naprawdę zagraliśmy dzisiaj bardzo średnie zawody. Ja mówię, że oba zespoły w pierwszej połowie były bardziej poukładane pod względem defensywnym i jedna i druga strona. Druga połowa przypominała już taką akcję za akcję, raz z jedną na drugą stronę, szczególnie już końcówka meczu. Jednak piłkarze zapewniają swoich kibiców, że podejdą do meczu z Olimpią Grudziądz pełni zapału i chęci na wygraną. A cel jest istotny, bowiem wygrana z Olimpią doprowadzi Górnik do 1/4 finału Pucharu Polski, co dla Górnika byłoby świetnym osiągnięciem. Trzeba przyznać, że sytuację też miał Górnik Polkowice. Ja myślę, że trzeba szanować ten remis 0-0. My mieliśmy pod koniec meczu jakieś sytuacje. Górnik miał w ciągu meczu tę sytuację, także myślę, że 0-0 był tutaj sprawiedliwym wynikiem, chociaż tak samo my, jak i Polkowice mogły pokusić się o strzelenie bramki. Zawodnicy z Wałbrzycha mogą pochwalić się dobrym bilansem ostatnich 5 meczów. 3 zwycięstwa, porażka i remis dobrze rokują na korzystny wynik w czwartek z Olimpią Grudziądz. Musimy dużo zmienić co do meczu pucharowego. A myślę, że w ostatnich 4 spotkaniach zrobiliśmy 10 punktów.
to niezła zdobycz i to może napawać optymizmem przed meczem pucharowym, ale na pewno nie możemy zagrać tak jak dzisiaj. Ciekawostką jest, że spotkanie 1/8 Pucharu Polski Górnik Olimpia zostanie pokazane w TVN Turbo o godzinie 16:05. Górnik Wałbrzych, KS Polkowice 0-0. To były wszystkie najciekawsze informacje mijającego tygodnia. Ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia.